kochani, witam Was serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna w dzisiejszym filmiku i dzisiaj będzie to haul lumpeksowy z babskiego raju w Gdowie. Słuchajcie, tam nie ma przecen, ale też ceny są takie naprawdę dość przyzwoite, zależnie od rzeczy, powiedzmy tam od 16 do nawet 70 zł, ale to oczywiście zależy od rodzaju i materiału i stylu rzeczy, to jest kurtka, płaszcz i tak dalej, ze skóry na przykład są droższe. Natomiast ceny są naprawdę, naprawdę ok. Możecie odwiedzić ten, właściwie to jest nie sklep, tylko taki kiosk bardziej rozbudowany. I jest ten sklep czynny tylko w lecie, w sezonie letnim, w sensie nie tylko w lecie, ale od maja powiedzmy do października. Także zapraszam Was już teraz, bo kupiłam piękne rzeczy, naprawdę przepiękne, szczególnie jest dużo sukienek letnich. Także już teraz Was zapraszam do polubienia filmiku, jeśli Wam się spodoba, oraz zasubskrybujcie kanał, wówczas pomożecie mi rozszerzać zasięgi. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne i bardzo mi na tym zależy, także przechodzimy dalej. Zaczynamy, słuchajcie, i naprawdę jestem podekscytowana, bo mam przepiękną kurtkę skórzaną i naprawdę fajne, fajne rzeczy z super materiałów. Zacznę od sukienki, którą mam na sobie. Jest przesuperowa ta sukienka. Bardzo piękna i słuchajcie, nie pamiętam składu, ale zaraz Wam sprawdzę. Jest to mianowicie liocel, wiskoza i len. 56% aż stanowi len w tej sukience, więc naprawdę super. Ma dłuższy rękaw, więc ona na przykład nadaje się do pracy, nadaje się na takie bardziej oficjalne letnie okazje, ale jest też bardzo taka elegancka w stylu, jest bardzo szykowna, w sensie i kroju, i takiej dyskretnej właśnie elegancji. Jednocześnie jest to sukienka dzienna na lato. No naprawdę jestem zachwycona tą sukienką. Zobaczcie tam przebitki. No i jest ona w małym rozmiarze, taka 34-36. Jak widzicie, na mnie też jest dość dopasowana i to jest linia A, ale jest tutaj w biodrach dość wąska. Dajcie znać, jak wygląda w tej sukience. Bardzo mi się podoba jej krój i uważam, że fajnie wyszczupla sylwetkę, bo naprawdę robi taką bardzo fajną linię sylwetki, zwłaszcza, że te linie są pionowe tutaj, które biegną, więc uważam, że robi dobrze po prostu sylwetce. Byłaby superowa do pracy, także zastanawiam się, czy sobie ją zostawić, bo jeszcze jest szmizierka z poprzedniego filmu, która jest dość podobna, też jest w linie, jest z krótszym rękawem i z trochę innego materiału, stąd zastanawiam się, czy lepiej wyglądam w tej, czy w tamtej. Pokażę Wam przebitkę w tamtej, to dajcie znać koniecznie, którą sobie zostawić, bo nie potrzebuję dwóch szpinzierek, to na pewno. Jedna z nich pójdzie dalej, a drugą sobie zostawię. No dobra, kochani, lecę dalej. Teraz najpierw pokażę Wam te wszystkie piękne sukienki, bo jeszcze mam żakiety, jedwabne bluzki, spodnie i przepiękny komplet w stylu lat 70. Słuchajcie, mam taką prostą sukienkę tutaj w rozmiarze M, bardziej ML, bo ona ma tutaj taką narzutkę szeroką i ona jest w takim kolorze kaki, ale takim szałwiowym kaki. To jest wiskoza i naprawdę jest bardzo fajna, cieniutka, nieprzezroczysta. Ona jest taka w stylu włoskim do kolanka, widzicie? Mniej więcej właśnie długość jest do kolana, więc jest nie za długa i ma taką narzutkę z koronki na sobie. I dół jest też bardzo ładnie wykończony koronką. Naprawdę fajna sukieneczka, przymierzę Wam, ale jest na mnie za duża i to widać, bo ta część odstaje. Jeżeli chcecie sobie troszkę tutaj zakamuflować, na przykład okolice brzucha, nie chcecie się tak afiszować i na przykład macie troszkę taki, jak ja czasami, też problem z wystającym brzuszkiem czy z jakimś tam pałeczkiem, no to to jest dobre, bo ona tak lekko właśnie kamufluje, jednocześnie jest bardzo leciutka, bardzo fajna, przewiewna sukienka, także jestem zadowolona. Kolejna sukienka jest typowo plażowa i ona jest też z wiskozy marka Disenio, free size. Tutaj nie ma rozmiaru, więc nawet nie ma sensu podawać wymiarów. Ona naprawdę jest, zobaczcie, no na każdy będzie rozmiar w zasadzie, ale jest naprawdę śliczna w kolorach, ma tie-dye taki, bardzo ładny zestawień, taki jagodowy. Jak lubicie jagody w lecie, to taka bezpieczna sukienka. Suchar, no ale dobra. I oprócz tego turkusu ma też takie, zobaczcie, takie złote jakby nałożona, to jest taka złota farba do materiału nałożona w formie takich indyjskich esów floresów, jak to się mówi, takie elementy pawie piórka jakby,
Bardzo ładnie to wygląda. Jest naprawdę bardzo cieniusieńka, bardzo zwiewna. Zobaczcie, jak ja w niej wyglądam, bo to jest idealna rzecz na plażę. Kostium, taka sukienka, jesteście... No wszystko, to wszystko. Koszyk jakiś, czy torba plażowa i... Jest perfekcja na lato. Przepiękne kolory, moim zdaniem. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Także to już była druga. Trzecia sukienka ma przepiękny kolor, słuchajcie. Jest na mnie o rozmiar za duża. To niby jest S-ka, ale ona jest taka chyba na większy biust. No nie na moją figurę. Piękny krój ma dekoltu i te kolory, no zobaczcie. Cudowne, takie gwiazdki na takim morelowym tle, śliczne rękawy i to jest bardzo fajny materiał. Słuchajcie, marka Lily and Lionel. No piękna sukienka. Szkoda, że nie zna moją figurę i jest na mnie trochę za duża, bo nie czuję się w niej najlepiej. To i słuchajcie, nie mam składu. Wydawało mi się, że był skład, ale chyba, że jest gdzieś dalej ta metka. Wybaczcie dźwięk, bo oczywiście, że będzie zbierało ten straszny wiatr dzisiejszy, a w prognozie było, że nie będzie wiało. Delikatny wietrzyk. Słuchajcie, wiecie co, nie mam składu, ale to jest moim zdaniem bawełna z wiskozą. Taki ma dekolt. Naprawdę jest przepiękna. Naprawdę jest przepiękna ta sukienka. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo elegancki krój. Trochę niedopasowana do mnie. Troszkę za szeroka dla mnie. Jak będzie ktoś z takim małym M, to będzie lepsze na taki rozmiar. Takie mniejsze M. No, lecimy dalej z sukienkami, bo mam naprawdę przepiękne. Następna sukienka to jest w ogóle nowa sukienka marki Koe. I ona jest też z lnu. Zobaczcie. Już Wam powiem skład dokładny. Bardzo fajna markowa sukienka. Kolor jest taki biały, naturalny, ale to nie jest kremowy, to jest raczej biel. Skład znalazłam. 70% wiskoza i 30% len. Jest tu po angielsku. Wśród tych chińskich wszystkich znaczków jest jeden napis angielski. Koszulowa sukienka, taka oversize, przefajny materiał, słuchajcie. Bardzo gruby, nieprzezroczysty. Świetna jest, jest naprawdę uniwersalna. W zasadzie na każdy rozmiar będzie chyba. Nie wiem, czy to ma jakiś rozmiar. Oczywiście mogę podać wymiary, natomiast wydaje mi się, że to XL nawet, bo ona jest dość szeroka. Zobaczycie, jak tam wygląda i pokażę Wam tak w bok, ile mam jeszcze luzu od mojej Eski. Ma kieszenie, więc no, przesuper sukienka. Bardzo, bardzo fajna sukienka. Bardzo nowoczesna, bardzo uniwersalna, bardzo elegancka będzie też. Można ją nosić też z paskiem i wtedy macie sukienkę taką, prawdziwą sukienkę, nie tylko koszulę sukienkową. Jeszcze jedna sukienka, moi drodzy. Bardzo ładna sukienka. I chyba jest szyta przez kogoś. Nawet tutaj ma takie miejsce, gdzie gumka jest zebrana. Ja tego miejsca nie zaszywam, wiecie co, bo jakby ktoś chciał sobie poluzować dekolt, mieć mniej, bardziej naciągnięty ten dekolt, to można sobie bardzo łatwo po prostu tą gumkę zszyć luźniej, albo właśnie jeszcze zacisnąć i będzie to, taki sposób na dopasowanie do siebie tej sukienki. Zobaczcie, jaki piękny materiał. To jest bawełna, na pewno bawełna, bo to czuć w dotyku. Ma takie pączki róż na takim bordowym, burgundowym tle. Trochę nie mój kolor, bardziej dla ciepłej urody, dla urody takiej, która posiada więcej żółtego w sobie, dla jesieni, dla wiosny może, bardziej dla jesieni chyba, będzie fajnie do rudych włosów pasować. Bardzo ciekawy, uniwersalny krój odcinany pod biustem, super materiał, w ogóle nie jest przezroczysta, jak lubicie takie kolory i takie romantyczne wzory i ona może być też Hiszpanką, no to też bardzo, bardzo fajna sukieneczka. Polecam Wam tą sukienkę, bo jest bardzo urocza i romantyczna. No i w ten sposób wyszliśmy z sukienek. Teraz mam spodnie. Pokażę Wam tylko przelotnie te spodnie z ostatniego hola. Już jakbyście byli ciekawi, to w poprzednim tygodniu w holu były te spodnie w stylówce, więc już nie będę się w nich pokazywać drugi raz. Spodnie marki C, rozmiar 36. Słuchajcie, to są chyba spodnie, które będą lepsze na taką bardziej chłopięcą figurę, bo one są wysokie w stanie, one mają przykrótkie nogawki i są takie w stylu takich bomberek, w stylu takich
trochę pumpowatym. Bardzo fajny materiał, bardzo gruba, mięsista bawełna. Świetne spodnie, naprawdę są świetne. Mają dosyć mały pas, bo mają około tak mniej więcej 30, troszkę są elastyczne, więc mniej więcej do 70 będzie ten pas dobry. Tu jest napisane 36, one są takie na pograniczu 36-38. 98% bawełna, 2% elastanu. Piękny, piękny kolor beżu, naprawdę przepiękny. Trochę, moja figura jest trochę zbyt klepsydrowa i troszkę wydaje mi się, że te spodnie się za bardzo tu naciągają na tych zaszewkach. Lepiej będzie wyglądał ktoś bardziej chłopięcej figurze w nich, więc będą one dostępne. Naprawdę bardzo mi się podobają te spodnie. Raz je miałam na sobie właśnie w tym filmiku i stwierdziłam, że to nie jest najlepszy krój dla mojej figury. Moi drodzy, następne spodnie są świetne, naprawdę świetne, w stylu takim właśnie boho. To są takie spodnie z lnu, słuchajcie. Wydaje mi się, że gdzieś widziałam metkę, ale te metki mi się ostatnio chowają. W każdym razie, materiał jest taki typowo lniany. Wydaje mi się, że to jest cienki len po prostu. Taki cieniutki albo len z bawełną. No w każdym razie jest to na pewno coś z lnem. Kolor jest taki szary, melanżowy, jasno szary melanżowy. Z beżem trochę, taki szaro-beżowy. Świetne są te spodnie, słuchajcie. Naprawdę są mega. Gdyby nie to, że mam już za dużo letnich spodni, ja naprawdę mam sporo letnich spodni, to bym sobie na pewno je zostawiła, bo są piękne po prostu. Bardzo wygodne, bardzo przewiewne, bardzo praktyczne na lato. No i w ogóle, no dajcie znać, co myślicie. Mi się wydaje, że są po prostu rewelacyjne. Świetne i to jest bardzo uniwersalne, bo tu można sobie to dać niżej na biodra, wyżej na biodra, zależnie od figury. I tadam! Coś około rozmiaru 36. No i teraz, moi drodzy, komplet. Słuchajcie, bo mam przesuperowy komplet, który sobie zostawiam, bo bardzo mi się podoba. To jest takie coś bardziej imprezowego na lato. Jest to komplet szyty, ale bardzo fajnie uszyty, w takim stylu właśnie lat 70. i materiał też nawiązuje, słuchajcie, możliwe, że ten komplet jest z lat 70., ale no nie jestem w stanie tego udowodnić. Wydaje mi się, że nie, bo zamek jest taki bardziej już nowoczesny, ale to nie jest kryty zamek, więc może to być zamek jeszcze z lat 70. Tu mam metalowy, oczywiście metalowe okucie i jest plastikowy, ale taki normalny. Bardzo szerokie spodnie, takie dzwonowate. I zobaczcie na ten materiał, normalnie dzieci kwiaty. Festiwal jakiś koncert letni, no będę miała super strój na tą okazję i wydaje mi się, że pasuje do mojej figury. Jest taka bluzka wiązana na szyi, nie ma sensu do niej nosić stanika, bo jest nieprzezroczysta i podtrzymuje właśnie biust, niby biustonosz. I wiąże się też na plecach, trochę tak jak kostium kąpielowy, natomiast te spodnie są właśnie takie dzwony typowe. I to jest bawełna 100%, w ogóle nie rozciągliwa. Ktoś to na pewno szył, bo tutaj jest zrobiony taki klin nawet. Widzicie? A nie, jednak chyba nie, bo tu jest metka, słuchajcie. Bawełna, czysta bawełna, czyli nie. To jest szyte przez jakąś firmę, jednak tylko jest to po prostu taka jakaś niszowa firma, która nie ma nazwy. Rewelacyjne, dajcie znać. Ja po prostu jestem zakochana w tym komplecie. Jest przesuperowy. Naprawdę to jest, moim zdaniem to jest hit tych zakupów, bo o ile sukienki są przepiękne w ogóle, rewelacja, to jest dla mnie taki fun factor tego odcinka. Jest, no, po prostu jestem zauroczona. Dobra, teraz bluzka z jedwabiu. Piękna jest ta bluzka. Rozmiar 36-38. Jeżeli się zakochacie w niej, to ją odsprzedam. Ale jest to bluzka w moim kolorze. Zobaczcie, jest to jedwab 100%. Trochę vintage taka to jest bluzka. Z takim kołnierzem w stylu lat 70. Tu jest lekki dekolt. I zobaczcie na ten piękny haft na jedwabiu. No jest przepiękna, naprawdę jest przepiękna ta bluzka. I ten kolor zimny niebieski taki, właśnie to jest taki chmurny niebieski. Śliczna bluzka, naprawdę do niebieskich spodni na przykład, albo do spodenek letnich, krótkich, w takich kolorach. Przepiękne to jest. No popatrzcie, no te hafty po prostu mnie zachwycają. No i dajcie znać, co sądzicie, jak wyglądam w tej bluzce. Wydaje mi się, że jest troszkę za duża na mnie. Chyba lepiej byłoby do większego biustu tą bluzkę
i 3/4 ręką. Także jestem gotowa ją odsprzedać, aczkolwiek przepiękny ma kolor, naprawdę. No i teraz zostały nam okrycia wierzchnie, moi drodzy. Okrycia wierzchnie wyglądają tak, że mam piękny żakiet od marki Biong, rozmiar 46. On jest oversize'owy, więc nawet mógłby być moim zdaniem na większy. Jeżeli nie macie presji, żeby zapinać taki letni żakiet, to może być to nawet większy rozmiar. Śliczny żakiet, ja go zarzucę tylko, bo to w ogóle nie ma sensu, no to ten rozmiar nie będzie w życiu na mnie leżał dobrze. Już Wam powiem, jaki jest skład żakietu. 30% len, 70% wiskoza, jest to dwurzędówka, cieniutki, bez podszewki. Taki typowo letni, długi, oversize'owy żakiet. No, na ten rozmiar 46 to może nawet nie być tyle oversize, co po prostu taki luźny, długi żakiet. Piękne ma guziczki, zobaczcie. Naprawdę bardzo się udał ten żakiet, moim zdaniem. Jest bardzo, bardzo fajny. Teraz pokażę Wam cudowną kurtkę. Po prostu też kocham takie rzeczy, po prostu kocham. Okrycia wierzchnie też są jednym z moich ulubionych rzeczy. Słuchajcie, piękna bawełniana kurtka z tych takich wschodnich produktów, prawdopodobnie made in India albo jakieś Filipiny. Patrzcie, kurtka beżowa w czarne pandy. Ręcznie obszywane, ma takie tutaj elementy. Piękna jest, po prostu taka lekko mięta faktura jest. I są na tym pandy, ma takie tutaj też bardzo ozdobne elementy, ma też wywijane rękawy. I w ogóle słuchajcie, ta kurtka, zobaczcie tam najpierw mnie na prawej stronie, pokażę się Wam właśnie w czymś takim neutralnym do tego. Tutaj macie takie guziczki podłużne jakby z drewna, ale ta kurtka jest dwustronna i to jest w niej super, bo zobaczcie, druga strona jest czarna, w białe niedźwiadki, to już mogą być zwykłe niedźwiedzie, nie pandy. No zobaczcie, zobaczcie sami, zwykłe niedźwiedzie tym razem, misie, białą nitką wyszywane i to jest właśnie wyszywane, to nie jest wzór wydrukowany, tylko to jest normalnie wyszywane nitkami. Bardzo ładna, piękna rzecz moim zdaniem i z tej strony są też guziczki, dlatego wiem, że to jest dwustronne na pewno, takie okrągłe drewniane. No i oczywiście możecie sobie też wywinąć rękaw. Ta kurtka będzie do sprzedania. Świetna rzecz na wiosnę, na lato. Bardzo piękna, naprawdę. Zobaczcie, można sobie wywinąć i wtedy macie beżowy tylko brzeżek i beżowe mankiety i brązowe guziczki. No coś cudownego, naprawdę. No sami powiedzcie. No ja kocham takie rzeczy po prostu. Naturalny materiał, jest to takie przyjemne. Jest to takie właśnie oversize'owe też, więc można to naprawdę praktycznie do wszystkiego nosić. No i bardzo uniwersalna rzecz, bo jest właśnie albo czarną, albo beżową macie kurtkę. Super, po prostu przepiękny. No i teraz, kochani, prześliczny płaszcz kupiłam, beżowy, bardzo nowoczesny, w super jakości. Marka Frequent, pokażę Wam tutaj metkę. Mam nadzieję, że widać metkę. Jeszcze lepiej ją może pokażę. Świetna, rozmiar M. Jest on taki luźny, ale w ogóle też może być luźny. Wcale nie musi być obcisły. Piękny kolor beżu, taki zimny beż. Ma pasek. Ten pasek nie ma klamry, więc to jest te dziurki to jest tylko taka, wiecie, takie udawane, żeby wyglądało, że ma dziurki. A jest to pasek do wiązania. Bardzo prosty. Szykowny, nowoczesny, świetny materiał. To chyba jest wiskoza, ale już Wam powiem. Jest to 90% wiskozy. Tak. Świetny płaszcz. Naprawdę wow. No, mam szczęście po prostu ostatnio do takich rzeczy i strasznie mi się podoba ten płaszcz. Po prostu nie wiem, czy sobie go zostawię, bo ja bardzo rzadko noszę płaszcz. Mam jeden beżowy, taki bardzo kobiecy. I praktycznie, no chyba przez ostatni rok go ani razu nie włożyłam, bo po prostu płaszcze to jakoś nie do końca jest mój styl. Ale ten płaszczyk jest po prostu prześliczny. I słuchajcie, ostatnia rzecz z zakupów to jest kurtka skórzana w rozmiarze S. I też jest rewelacyjna po prostu. Ona jest zamszowo skórzana, zobaczcie. To jest ramoneska tym razem na pewno.
w dwóch kolorach beżu. Ten zamsz jest taki zimno-beżowy, a to jest takie bardziej ciepło-beżowe. Ta skóra licowa. W bardzo fajnym stanie kurteczka, zobaczcie. Moods of Norway, więc też fajna marka. Piękna podszewka, popatrzcie, jaka ładna podszewka. Mam jedną teraz skórzaną tylko kurtkę, tą kremową jeszcze nadal w sklepie. No więc się bardzo cieszę, bo kurtki skórzane to na jesień będzie super rzecz. W lecie też oczywiście, jak jest zimno, można nosić. No, jest wszystko na metce. Śliczna, śliczna kurtka, taka prosta. Jestem przeszczęśliwa, bo też nie była jakaś bardzo, bardzo droga, bo czasami naprawdę w niektórych lumpeksach kurtki skórzane dochodzą tam do 300-400 zł nawet, więc ja, wiecie, ja się cieszę, jeżeli kurtka jest w dobrej cenie, w sensie kilkadziesiąt złotych, a nie, nie 160, 200 czy coś, bo wtedy kupowanie dla mnie, kupowanie jej nie miałoby sensu do sklepu. Słuchajcie, i ostatnie last but not least, jak to mówią po angielsku, ostatnia rzecz to wyprzedaję mój żakiet. Zobaczycie więcej wyprzedaży w przyszłym tygodniu, jak będę na wakacjach, to jeden z filmików to będzie haul lumpeksowy i wyprzedaż niektórych perełek, ale chcę Wam już dzisiaj pokazać coś, bo biorę to do sklepu i to będzie w live, więc dla Was już widzieliście ten żakiet, ale chcę Wam pokazać, po prostu przypomnieć stylówkę z tym żakietem, jakby ktoś nie był pewny, jak on wygląda na sylwetce, albo jakby jeszcze nie był sprzedany po prostu. Przepiękny żakiet vintage, oversize'owy, z marki Wallis, z wiskozy w dużym stopniu, z metalowymi guzikami. I to jest ten żakiet, który wiele osób pytało, czy będę sprzedawać, więc teraz będę go sprzedawać. Więc jeżeli chcecie go kupić, to szybko piszcie, bo na pewno będzie wiele chętnych, bo to jest cudowny żakiet. Pokażę Wam tam przebitki z krótkich filmików. Długi, w pionowe paski, czarny, z takimi kremowymi paseczkami. Jest po prostu rewelacyjny. Można nawet dla niższego wzrostu może być jako sukienka. Piękna, piękna rzecz. Na pewno nie będę jej sprzedawać w tanie, bo to jest vintage żakiet. Więc no jeżeli ktoś chce kupić, no to przygotujcie się, że ten żakiet pewnie będzie kosztował trochę ponad 100. Także do tego żakietu mam też spódnicę z tej samej marki 36 i ona jest taka ołówkowa, przed kolano i w identyczny wzorek. Więc można sobie zakupić cały kostium i nosić to czy do spodni, czy do sukienki, ale też mieć opcję noszenia tego zestawu jako kostium. Myślę, że widzieliście to już w live. Kochani, no i na dzisiaj tyle. Super zakupy, bardzo jakościowe. Sukienki po prostu powaliły mnie i ten zestaw z tymi spodniami to wow. Także mam nadzieję, że Wam się też podobało i oczywiście zapraszam Was na już kolejny film w niedzielę. I zapraszam Was na przyszły tydzień, będzie na pewno film stylówkowy i na pewno będzie też haul z rzeczami i właśnie z wyprzedażą, a może nawet będzie zdążę zrobić jakąś relację, film vlogowy z wakacji albo z jakichś second handów w Trójmieście, tak, bo tam się wybieram. Także zapraszam Was już na te filmiki, myślę, że będą fajne, więc warto będzie zasubskrybować kanał dla nowych widzów. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, cześć! A i przypominam oczywiście, że mail i wszystkie linki do Vinted będą w opisie filmu.